widać absolutne zaangażowanie i miłość do tego, co to się robi. I no, nikt lepszy na czele fundacji stać by nie mógł. Basia, bardzo Ci kibicuję ja i myślę, że wszyscy tu obecni na sali, żeby wciąż mieć siłę do działania, bo jak sama wspomniałaś, wcale to nie jest takie proste. Więc czerp radość z każdego owocu sukcesu młodego człowieka i wiedz, że to naprawdę dzięki zaangażowaniu Twoim i Twoich współpracowników. I bardzo mocno trzymam kciuki, żeby Edu się rozwijało. Dziękuję bardzo. Edu będzie się rozwijało. Bóg daje dzieci, daje na dzieci i Edu jest tego dowodem. Nawet jak nie jest łatwo, to zawsze słuchajcie, to, że ci ludzie się zmieniają, że te losy jednak ma to, nie jakieś takie masowe, ale rzeczywiście na te poszczególne, może nawet niektóre, ale życia ma to wpływ, to super. Dla mnie taką dodatkową gratyfikacją rzeczywiście jest ich twórczość, bo no, to jest taka moja osobista. Moja osobista taka korzyść emocjonalna, a to jest moja pasja oprócz tego, tak? I pozwala mi wytrwać. Mówię, nie jest cukierkowo, bo trudne jest życie w innej kulturze, chociaż piękne. Pomaganie też jest piękne, ale też bywa bardzo trudne i wypalające. Ja też chyba z takim przekazem w tym roku do Polski przyjechałam. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, zanim jeszcze będziecie mieć brawo, chciałabym powiedzieć, że jak się domyślacie, możecie wyjść dzisiaj z tej sali z którymś lub z kilkoma dziełami, które tutaj widzicie. Jest taka możliwość, żeby takie dzieło ze sobą wziąć. Basiu, tak? Proszę opowiedz tak, słowa. Opowiem, jak to jest. Tak najprościej, tak powiedzmy w punktach. Nie prowadzimy sprzedaż. Są obrazy, są dla Państwa. Są przeznaczone dla darczyńców EduAfryka. Jeśli zechcecie Państwo być darczyńcą EduAfryka, zorganizowaliśmy specjalnie dla mieszkańców Bochni zbiórkę na pomagam.pl, to jest portal zbiórkowy i zawsze 100% tych pieniędzy trafia na konto, bo my już z tego portalu korzystaliśmy. Dokładnie 100 zł z pomagam.pl trafia na 100 zł EduAfryka, my to później wykorzystujemy. Dla wszystkich donatorów, którzy zechcą wpłacić więcej niż 100 zł, proszę, wybierzcie sobie obrazek w formacie, tak formatami jakoś oprawiony, w formacie A4. Dla wszystkich donatorów, którzy zechcą dokonać donacji wspierających naszych uczniów w formacie A3, tak formatowo poszliśmy, przepraszam, 200 więcej, co najmniej 200 zł, proszę wybrać sobie ten obraz dla Państwa. Można dokonywać przelewu na bezpośrednio, jeśli macie Państwo techniczne środki. Może być gotówka albo inaczej, ja dysponuję komputerem podłączonym. Nie chcemy zbierać gotówki, jeżeli jest to gotówka, to ja automatycznie przeleję ją na konto tej zbiórki. Żeby nie było tutaj zbierania do puszki, tego nie ma, po prostu od razu pieniądze kierujemy na konto. Czyli obrazy są dla Państwa, w podziękowaniu, ale nie przy tym, że wyraziłam, tak? Czyli donacja co najmniej 100 zł, obraz w formacie A4, przepraszam, takie są parametry, donacja co najmniej 200 zł, obraz w formacie A3, oryginały unikatowe w Waszej technice Avoid Art przyjechały z Berlinu, są wystawiane w Polsce, jeszcze będą wystawiane w Polsce. Oprócz tego Marcin i Dominika Kozłowscy, którzy objechali całą Afrykę w sposób absolutnie fantastyczny, znani w Bochni, również pomagają i wspierają EduAfrykę. Ich książki, które są dostępne dzisiaj, 50 zł kosztuje książka z autografem pani Kamilka. Dostępne są tutaj i dochód ze sprzedaży tych książek w całości trafia również na konto zbiórki, rozumiem, na konto EduAfryka. Kozłowscy wspierają. Bochnia wspiera i do każdej książki otrzymujecie Państwo wybraną przez siebie zakładkę, też zrobioną w szlachetnej technice Avoid Art przez nasze utalentowane benińskie rączki. Jeszcze dorzucę, że każdy, absolutnie każdy
obraz jest podpisany, jest tam imię dziecka, które artysty. Kilka nie podpisaliśmy, ale ja jestem w stanie zmienić. 95% podpisanych. Tak. Dobrze, drodzy Państwo, jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam. Jeśli chcecie jeszcze o coś Basię dopytać, póki ją tutaj mamy. Niestety brzeszę czarnością. Językiem naukowym jest język francuski w Beninie, ale jest dużo języków, wiele języków takich plemiennych, które tak. Proszę powiedzieć, jak to wygląda w przypadku dzieci, które przychodzą do szkoły i rozpoczynają edukację? Czy one znają francuski? Czy zaczynacie od podstaw, od nauki języka francuskiego? Tak. Dzieci przychodzące do szkoły, zwłaszcza w środowisku tym, gdzie mieszkam, nie znają francuskiego. Francuski jest językiem edukacji, językiem urzędowym i te dzieciaczki dopiero idą do szkoły, uczą się francuskiego. La dame de Marthe et les Français, les enfants qui viennent à l'école, qui arrivent à l'école, ils connaissent le français. Le petit, non, il apprend le français à l'école. Uczą się francuskiego dopiero w szkole. Czy poniekąd? I nagle wszystko po francusku, tak? Oczywiście są domy, ludzie bardzo wykształceni i tak dalej, gdzie słyszały, ale komunikacja codzienna w tym niewykształconym, niewątpliwym świecie jest w lokalnych językach. To jest dużo. To jest dużo, a no, bo tak powiem, będą. Nawet jest więcej niż 4. W takim 2000 mieścińce jak Gratkowo. Umiera się też ze 3. I dzieci uczą się po francusku. Oczywiście szanse edukacyjne dzieci z tych zamożniejszych domów już na starcie są większe, bo one widziały w telewizji francuski, rodzice gadają po francusku, a to mówimy o dzieciach ludzi analfabetycznych. Czyli wyzwanie absolutne, absolutne. W zasadzie uczą się w języku obcym. Początkowo jest to język obcy. Stąd, tak jak ja mówię, każdy rok pobytu w szkole takiego dziecka jest rokiem wygranym. Nawet jeśli tak jakby patrząc z boku, on nie ma tego sukcesu edukacyjnego. W rzeczywistości sukcesem jest to, że on jest w szkole, on lepiej zna francuski. To jest bardzo trafne pytanie, bo pokazuje realia. Chciałem zapytać o trzy rzeczy. Proszę. Pierwsza rzecz, jak pani się udało na początku jako obca i w tej kulturze uruchomić tak wielki obszar działań? Jak to przyjmowali ludzie? Bo w końcu jest pani spoza tej kultury na początku, świetnica, czy rodzice się jakoś temu sprzeciwiali, albo czy w jaki sposób pani przekonała tę społeczność do swoich działań? Drugie pytanie jest nieco ogólne, może to nie jest dobre na to spotkanie. Chodzi mi o rolę kobiety. Jestem poruszony historiami na pani stronie, które właściwie opowiadają o krzywdzie dzieci spowodowanej przez, delikatnie rzecz nazywając, patriarchę. Czy pani obserwuje jakieś możliwości, czy też w skali społecznej, zwiększenia roli kobiety i dania jej większych praw w tamtej społeczności? Czy to jest bardzo kulturowo już uwarunkowane, czy też jest prawo, które próbuje to zmieniać? I trzecie, ostatnie pytanie, bardzo krótkie. Ale pan nie pamięta, żebym jeszcze ewentualnie szybko przypomnieć, bo ja dobrze powiedzieć, ale bardzo proszę trzecie pytanie. Raporty ONZ-u są bardzo niepokojące, jeżeli chodzi o sytuację wody. Jaka jest sytuacja w pani opinii rzeczywista w tej części Afryki, w której pani mieszka, czyli Benin i Zachodnia Afryka? Bardzo dziękuję. Dziękuję. Zacznę od trzeciego, bo jest bardzo szybkie i proste. Zachodnia Afryka jest spora, inaczej wygląda to w Senegalu, do Zipsów, Mali i tak dalej na północy. U nas jest dobra sytuacja, przynajmniej w połowie bardzo długiego, ciągnącego się z południa na północ kraju, do połowy tego 1000 kilometrów, 500 kilometrów w głąb lądu jest ok. Jest woda, pada regularnie, może mniej niż przed laty, ale jest. Problem jest z tym, że populacja ryb w Atlantyku jest coraz mniejsza. Myślę, że jest to wynik tych połowów robionych takich bardzo grabieżczych przez Chińczyków, gdzie ta populacja ryb nie może reprodukować, więc tu widzę większy problem. Woda jest i te opady jeszcze są wystarczające. To jest tak. Pytanie pierwsze też jest łatwe i szybkie. Myślę teraz z perspektywy, że było łatwe. Było łatwe dlatego, że było to potrzebne, a wiedziałam o tym dzięki właśnie informacji, które miałam od męża,
no bo on jakby znał, czyli nie trafiałam kulą w płot od razu. Po drugie było łatwe, no bo coś się dawało, więc jak dają ludziom, którzy nie mają, to ci ludzie są chętni, tak? Trzy, dobre było przyjęcie dyrektorów szkoły czy szkół, ale też myślę, że było to zaufanie do mojego męża. Ja tam gdzieś tam w mediach i tak dalej, jakby specjalnie mężem nie epatuję, bo uważam takie osobiste rzeczy są takie troszkę słabe, ale rzeczywiście tu jest jego dużą rolą. Było mi dzięki temu łatwiej i to miało mniej błędów, mniej danych było bardziej cenowane. To tak mogę powiedzieć. Poza tym ludzie też szybko zorientowali się, że to ma sens, to pomaga i z każdym rokiem pod tym względem jest lepiej, bo widzą efekty. Widzą, a najbardziej, bo takim największym skokiem było to, kiedy dojrzały dzieci do gimnazjum i tym najbiedniejszym, opłaciliśmy Czesne, bo tak to jakby nawet nie chodziły do gimnazjum. A jeszcze większym skokiem, gdzie zdolny taki jeden sierotek Maryś trafił do szkoły z internatem, gdzie naprawdę trzeba było dużo pieniędzy zapłacić w ich wymiarze, tak? Więc to już widzą naszą skuteczność, ale też widzą, że nie dajemy bez sensu. Też to widzą. Próbowali naciągać. Ale też mam ten backup w postaci męża, gdzie on mówi, też się wolno naciągać czasem dyrektorów szkoły, bo dyrektor szkoły też ma budżety na różne rzeczy. I też nie naciągnie, bo wie, że tamte wszystko wie, bo się zna na tych budżetach. Także mam takiego cichego asystenta poniekąd i tu się do tego przyznaję. Teraz sprawa kobiet. Ja kiedyś usłyszałam straszne zdanie, prawdziwe, od dziewczyny prawie 30-letniej z wykształceniem wyższym, mówi, bo wiesz, kobieta najpierw to jest zależna od rodziny, a potem od męża. Słucham? Wykształcona dziewczyna. Będę. I tak to jest. Tak to jest. Kultura, z jednej strony są kobiety dyrektorkami, wiceprezydentami jest kobieta, są wielkie bizneswomen prowadzące duże biznesy i tak dalej, nie ma problemu. Z drugiej strony jest taka tradycyjnie postrzegana rola kobieta, dzieci, kobieta zależna od męża, zależna od kogoś, od rodziny, powołanie kobiety jest bycie matką i żoną. To nie niczym złego, to jest fantastyczna rola, naturalna dla kobiet, ale z drugiej strony, jeśli mam w szkole dziewczynki, które zaczynają dojrzewać, mają 12-13 lat, są, wiecie, niezbyt bogate, niezbyt dobrze idzie szkoła, widzą te inne panie, które mają długie, piękne włosy, to są takie albo peruki, albo takie różne dresy dokręcane, one już nie chcą być tą dziewczynką z obciętą, krótką fryzurą, wszystkie dzieci gdzieś mają krótko, wąskowo obcięte włosy. Ona chce być kobietą, chce się, tak jak u nas, chce być kobietą, chce się malować, teraz dzieci się malują, ale kiedyś w moich czasach, tak? One chcą być dorosłe, nie wiedzą, że brak wykształcenia i tak dalej wskazuje je na wszystkie trudności z tym związane. Bo zaraz mają dziecko, które to nie jest misiem kotkiem, którym się zaopiekuje, tylko to jest obowiązek. To jest obowiązek przede wszystkim nakarmienia, wychowania, potem wykształcenia. I one potem wpadają niestety w tę przepaść dorosłości, a miałoby się tak słodko. No ja tutaj widzę raczej problemy. Taka kultura przygotowuje, to moja rola jest zostanie kobietą, taką w domu. To są kulturowe uwarunkowania. Tak, i z tym trudno walczyć. Ja mam z tym wielki problem z dziewczynkami. Może decyzyjnie zapytałem, czy prawo, na przykład konstytucyjne, prawo, tak. Już myśli o tym. Jest bardzo dobre w Berlinie pod tym względem. Rodzina, taka karta rodziny mówi o partnerstwie i tak dalej. Nawet są organizacje, które walczą, nawet ta minister była taka wyjątkowo skuteczna w egzekwowaniu tych praw kobiet, takim związanych i z przemocą, i z rolą, i z edukacją, i z przekraczaniem pewnych tabu. No ale kultura, no z kulturą to ta deklaratywność, tak, wprowadzone prawa idą troszkę inną drogą, bo kultura no jest no, czymś tak determinującym i tak głęboko penetrującym każdego z nas, że strasznie trudno z tym, nawet mówienie w tym kontekście walczyć jest strasznie trudno o zmianę i myślę, że tutaj może na korzyść działać czas. I on jest dobrym czasem dla Beninu, no są media, ale muszą umieć czytać, pisać,
i mieć 5 zł, żeby mieć telefon z internetem, więc myślę, że będzie i tam świadomość, a z tego internetu korzystać. Więc, a jeszcze jedna rzecz. Jesteśmy w trakcie otwierania tego centrum edukacyjnego, tego komputerowego, tylko nie takie cyberkafe, nie tam sobie chodzą i dłubią w internecie, tylko takiego, żeby ściągać z YouTube'a różne filmy i żeby nauczyciele potrafili i operować komputerem i internetem w mądry sposób, żeby używali tego w edukacji i dzieci też, żeby mogły sięgać do zasobów internetu. Także to otwieramy. Mamy prąd w jednej szkole, mam już tam 6 laptopów, jeszcze 2 dojadą niedługo, także, ale to jest droga. To jest droga do zmian tu, która się musi zadziać nie na drodze dekretu, tylko na drodze takiego rozwoju naturalnego, może czasami nawet mikropunktu w wymiarze jednostek, ale muszą mieć wiedzę i dobre przykłady, dobre wzory. A z internetu potrafimy wyciągnąć rzeczy łatwe i okropne, ale też mamy całe bogactwo i całe drogę ludzkości. Strasznie tak pompatycznie to brzmi, ale chciałabym tę dobrą stronę internetu tam aplikować ludziom, tam gdzie jest ten prąd. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo.